Zawody ogólnopolskie w Joszkowie w randze trzech gwiazdek przywitały wszystkich uczestników pięknym słońcem. Można by już myśleć o startach na otwartym hipodromie, jak to dzieje się w tej chwili na południu Europy, we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale u nas jeszcze trwa sezon halowego Pucharu Polski, czwarta kwalifikacja. Dziś odbyły się konkursy zaliczane właśnie do tego pucharu. No i było praktycznie we wszystkich kategoriach bardzo ciekawie. Najpierw Henryk Polednia wygrał kwalifikację wśród amatorów. Potem piękna rywalizacja juniorów, 10 par w rozgrywce, wygrała Diana Pawlicka. No i wreszcie konkurs Grand Prix. Ostatecznie do rozgrywki awansowało 8 par, no a sama rozgrywka mogła podobać się kibicom. Diana, wielki dzień, wygrała dwa konkursy, w tym po raz pierwszy w karierze Grand Prix seniorów. Jak się rywalizowało z tak dobrymi zawodnikami? No, bardzo dobrze. Myślałam, że bałam się, że podobnie dużo błędów, ale jestem zadowolona z siebie, że tak dobrze poszło. Bardzo jestem zadowolona z Bartinio, bo Bartinio miała kontuzję. Dopiero to są jej pierwsze zawody od nowego roku. Więc moje dwa konie się bardzo spisały. Jakie to uczucie pokonać Andrzeja Gruszkowskiego, Grzegorza Kubiaka i innych świetnych seniorów? Jeszcze się nie mogę podbierać, że wygrałam. Cała się często na dekoracji. Nie mogę uwierzyć, że pokonałam ich dobrych gestów. Mam nadzieję, że w ich wieku będę być tak dobra jak oni. Wielu gości, dzień pełen wrażeń. Troszeczkę było przygód, panie Antoni. No długo pan pewnie zapamięta te zawody. No było trochę wrażeń, oczywiście było trochę emocji, ale muszę powiedzieć, że pełna mobilizacja. To nam da dużo do przemyślenia i poprawienia organizacji, tak żeby było mniej ryzyka wszędzie.